Cześć, witam wszystkich. Przepiera z tej strony, gra Wiedźmin i jeden. Idziemy walczyć z Króloliszkiem. Co ty tu? A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. No właśnie. Ja Króloliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić Króloliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz. Tylko nie zdziw się, widząc martwe ścierwo Króloliszka. Do zobaczenia. Nie, jakoś się nie boję. Mapa. Boże Króloliszka. Nie ma miejsca. Aha, ta pochodnia mi nie jest potrzebna, prawda? Właśnie nie widzę, żebyś szedł. Dobra. Bierzemy wszystko. Dobra, i teraz wyjście. Czy musimy tu skręcić? Tu jest krata. Talary.
proszę. Sobie trochę przyświecimy. Zamknięty. Z tyłu to jest króliczek? Czy nie jest on za mały przypadkiem? To jest to? Ja pierdolę. Widzę, że mnie uprzedziłeś. No, no. Króliczek rozpłatany, jak się patrzy. Jestem wiedźminem. Zabijam potwory od dziecka. Nie zapomnij tylko o swoim trofeum. Vincent wyznaczył nagrodę za głowę króliczka. No cóż, chyba posłucham twojej rady. Wiesz może, jak wydostać się z kanałów? Tak się składa, że wiem. Weź głowę króliczka i chodź za mną. Prowadź. Wszystko weźmiemy. Sobie sprawdzimy, może będzie coś ciekawego. O proszę, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Piąteczkę. Mrocznie, mrocznie, strasznie mrocznie. Gdzie ty idziesz? A, tu do kraty, no, tak jak myślałem. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Rycerza ten. Mamy to, zobaczymy jakie szczątki mieli, nie? Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach?
Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do Loszku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Wszystkie. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Króliczek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Do zobaczenia, Zygfryd. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. Okej. Wynośmy się stąd. Jeden, sześć. To był jakiś klucz, rycerz miał jakiś klucz, tylko teraz pytanie. Czy ten klucz... Dlaczego, o może tak, do czego ten klucz był, prawda? Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Proszę. Musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Nie widać przez ten deszcz. No dobra, a gdzie jest więzienie w takim razie? Od razu odwiedźmy go. To jest ten, tak? Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezon jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy. Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Powiedz mi o pracy. Dobra, interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą Salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zerikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce.
Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. No proszę. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Ciekawe czemu. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnicę, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. No samo się ściemnia, dobra. Wiedźmina coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Dajmy z tej szybki. Zapijmy się. To jeszcze deszcz zacina. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę. To część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Może się zdziwiłem, czemu on tak przychodzi po mnie? W sklepach się tutaj będziemy zapatrywać. Brak mi słów. O proszę. Sobie wszystko patrzyłem. Dobra. Czyli to mniej więcej płatność. No kurwa, pan.
przed nami długa, długa, fajna zabawa. Stąd sobie wyjdziemy. Żeby poszperać w tym miejscu. Teraz tam i tam. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Chyba za rogiem coś się poruszyło. Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia, co robisz na ulicy. Nie interesuj się. Wiemy, że nie ma nic. Mamy szpital. Tu jest druga brama. Znaczy prosta, tak? Koszyk miejski, tak. Czyli to są moje rzeczy, można by powiedzieć. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla. Ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żart. Chcesz się przekonać? Was, wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Dzięki. Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy. Ale to nie twoja sprawa, wiedźminie. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Ciekawe, co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Bywaj. Matoły. 400 złotych. No, udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. O proszę. Sakwa, sorry, trzeba się czegoś pozbyć.
rzucimy. To weźmiemy. Z tego mamy też dłuższe. Trochę dużo tego mamy. Dobra. Trzeba się udać do kupca. Mocny? Nie twoje. Nie moja. Masz katar? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć sk... Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Fistech od Kolman... Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Dobrze wiedzieć. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z Salamandry? Mamożnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Dobra, dobra. Bywaj. Diego, dobra. Srebrny miecz. Czuję, że mógłbym sam zatrzymać szarżę ciężkiej konnicy. Dobra, spoko. Gdzie ten magazyn Samsa jest? Dajmy się zatem tam. Sorki, że tak co chwilę mapę włączam, ale... Po prostu miasto jest jakie jest. Tu mamy slumsy, tak. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Z
zgubiłem. Kto tu mieszka? Ale nie wychowa. Mogę spytać. Patrzcie go, jaki hardy. To dom baraniny, a my to jego ochrona. Dobra, dobra. No, tak to wygląda. I zobaczmy, kto jest tym informatorem. Dziś obstawiam boksera. Komu by twoja matka puści? To... Bywaj. Żadnego wyzwania. Dziś obstawiam boksera. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmicie... Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował... Ile? 25 orenów. Innym razem. Dokładnie. Co to? Dajcie mi się w końcu wyspać. Dajcie mi się w końcu wyspać. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzyknę, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Gardzę to. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Witaj! Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Dam 100 orenów za informację, kto płaci za brosze. Wynoś się, nic ci nie powiem. 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 Takiś cwany? Gdzieś to było? Czysta rodzinie radość, nie? Wynoś się, nic ci nie powiem. Witam, witam. Kim jesteś? Nazywam się Coleman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy. Gdzie na przykład? Ostatnio na bagna, ale... Tak, tylko... Kupujesz coś? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój, nie chcę z tobą gadać. Ale... Odwal się! Odwal się! Zastraszcie się, to boją.
Rozbawiłeś. On mi za to ile staje dać? Dobra. Widać? Innym? Mamy tu zaplecze. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwa. Może jednak zer... Nie, ostatnio sprał nie tak. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Bywaj. Dobra, ale kogo by tu spytał jeszcze? Nosem se wciągnę. Nie przesadzasz z tym, ale... Jeszcze nikogo w nocy ścigały mnie jakieś stworzenie. Mam pod rękę, ledwie uszalna się cieszę. A jak się oprze, to pewno po pysku dostanie. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Dajcie mi się w końcu wyspać. Odchędzasz się. Ja cię nie widzę. Widzę, szału nie ma. Staramy się to rozwiązać w innym odcinku. Jestem ciekawy, bo to jest po drugiej stronie wychodzi. Pięści mnie świerzbią. Samo prywisa? To wolę się ulotnić. Będziemy kończyć pomału. Chcę zobaczyć ten magazyn. Ech, wy... Szkoda dla was słów. Czyli tutaj. Dobra, to było wszystko. Już teraz zapraszam was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam. Cześć.